Witajcie w nowej grze survivalowej Drive for Survival. Jest to taka komiksowo przedstawiająca się gra. Ona ma teraz taką swoją premierę Early Access. Jest to gra w trybie single player, w którym mamy kilka różnych ciekawych opcji survivalowych. Mamy tu rzekomo jakąś fabułę. Gra polega na tym, żeby przemierzać ten świat w poszukiwaniu schronienia po to, żeby przetrwać. Będziemy tutaj poruszać się samochodem, który jeszcze musimy znaleźć. Będą tutaj różne trudne warunki pogodowe, niepogodowe, ciężko będzie znaleźć jedzenie. Będziemy walczyć z różnego rodzaju wrogami, no i w ten sposób sobie będziemy tutaj podróżować. Na razie jestem dopiero w początkowej strefie. Nie wiem, co tutaj dokładnie się stało, bo nie było filmu, co z tym helikopterem, ale leży sobie taki helikopter, więc pewnie jakoś tu musieliśmy spaść. No i naszym zadaniem jest zebranie drewna, kamienia i fibera. Zapraszam Was do oglądania, pamiętajcie zostawić łapę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No niestety, słuchajcie, tak to już jest, że przez ostatnie jakiś taki dłuższy czas, już kilka miesięcy, ze dwa, ze trzy, nie mówiłem Wam w odcinkach, zostawcie łapkę w górę i tak dalej, komentujcie, subskrybujcie i powiem Wam, że od tego czasu bardzo spadło i te łapki, i te komentarze, i te subskrypcje, więc dużo ludzi jest, którzy mówią, żeby przestać o tym mówić, a jednak trzeba, nie wiem dlaczego tak trzeba strasznie o tym przypominać, tym bardziej, że po prostu tutaj no, miałem taką grafikę, która o tym przypomina, którą zresztą będziecie widzieć. Także no nie wiem, dziwna sytuacja. Mamy już nasze rzeczy, musimy sobie zrobić siekierkę. Jak to się robi? Tutaj. A czemu nam się coś takiego pokazało? Jakaś wieża. Dlatego, że nie wiem, może jak robimy misję, to pokazują nam się kolejne punkty, gdzie możemy dalej wypodróżowywać. Czyli tutaj możemy sobie zrobić bazę, tylko nie wiem, gdzie to do końca jest. Nie wiem, w którym mam iść kierunku. W ogóle ja nie wiem, z którego kierunku przyszedłem. To wygląda jak koniec mapy. Może to nie jest koniec, tylko ona nam się później będzie bardziej odkrywała, ale chyba musimy iść... A nie, czekajcie, ja stamtąd to chyba przyszedłem, więc może tutaj... Możemy próbować sugerować się tą drogą, tylko no jest taka mgła, że nie widać nic. Musimy naprawić w ogóle jakąś tam uszkodzone schody. Tylko gdzie mam iść? Pokazali nam ten watchtower. Nie widzę nigdzie kompasu, nie ma mapy. No nie wiem, biegnę tutaj? Zobacz, jesteśmy okrążeni cały czas... A, dobra, tam jest. Jesteśmy cały czas okrążeni tutaj tymi ścianami, ale wydaje mi się, że ten świat jest dużo... Na pewno jest dużo większy, bo to są różne biomy. Tylko, że musimy może później jakoś odkrywać. No, tak te łupanie to bardzo kiepsko wygląda. Bardzo kiepsko. Nawet nie wiadomo, czy się uderzyło, czy się nie uderzyło. Więcej nie ma tych belek, jeszcze jedna jest. Na pewno będą nam potrzebne do tego, żeby tutaj to naprawić. Zobaczmy, tutaj to jest jakaś skała, pewnie trzeba kilof, bo tam też były do skrawcenia jakiś kilof. No i mamy ten watchtower. Fresh water, możemy się z niej napić, ale na razie może nie pijmy, bo jest chyba ograniczona ilość. Pokazuje, że 2 litry jest w środku, co jest trochę w sumie dziwne, no bo bez sensu. Dobra, możemy ją naprawić. No, przed chwilą było, żeby naprawić. O, dobra, jest. Dobra, no mamy naprawione. Musimy wziąć kompas, pewnie jest na górze. O, spoko, no to już będziemy mogli się jakoś tu normalnie poruszać. Jeszcze zobaczmy, czy nie ma nic na zewnątrz. Nie ma. Tutaj to przypomina grę Firewatch. Też mamy taki watchtower, wieżę obserwacyjną. Dobra, i mamy tak, mamy plecak, czyli mamy jakieś psie żarcie, dobra. Bank, o spoko, możemy sobie tutaj składować nasze rzeczy. Co, lepiej wyłączę, żeby nie było, bo może jakaś muzyka będzie z prawami autorskimi. Więc byłaby lipa. Tu możemy się przespać, tylko ciekawe po co, może po to, żeby noc przespać ewentualnie. Jakaś butelka z wodą. Tutaj coś mamy do naprawy. Nie wiem, co to nam da.
Tu mamy workbench, możemy jakieś lepsze rzeczy craftić być może. Metalowe. No i dobra, młotek to nie. I tutaj, no nie wiem, może trzeba to będzie naprawić. A, szkoda, bo trzeba mieć od razu wszystkie rzeczy, czyli na pewno byśmy musieli zrobić jakiś kill-off. Open the mailbox near you and take your compass. A gdzie jest mailbox? Tam był gdzieś na zewnątrz. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. O, jest, dobra. Spoko, mamy... Mamy kompas. And spend your first crafting point for learning the recipe for making a base campfire. Czyli to będzie... Widzę, że nawet sporo jest rozbudowania tutaj. To chyba tu musimy, tak, cost one point, ok, widzicie, bo to jest tak, ale dalej jest jak engram, może później nie będzie, zobaczymy. I jeszcze jak ten kompas użyć, o to jest pytanie, bo ja tego kompasu tak jakby nie mam. Plecak na przykład, nie wiem, prawym, gdzieś tutaj coś, nie wiem, po co mi ten kompas jest? Jeżeli ja nigdzie nie widzę kierunków, chyba, a nie, dobra, na dole ekranu jest, dziwnie, bo wszędzie zawsze jest. Na górze. Dobra, co musimy zrobić? Craft base campfire. To będziemy potrzebować pewnie. Jak to się robi? Kamyki. Kamyki. A zobaczę, czy mogę zrobić jeszcze sobie kill off. Tak trochę kiepskie te menu. Jest takie trochę nieintuicyjne, ale no się później będziemy uczyć. Tu też mamy blueprint na bandaż. Mamy blueprint na jakąś tam apteczkę. A kill off, żeby zrobić, to musimy mieć jeszcze plant fiber i badyle. Jak wasze pierwsze wrażenia z gry? Trochę mi się nie podoba to zbieranie, że ta siekiera tak nie widać w ogóle, że uderza. Okej, dobra, wszystkie od razu zebrałem. Więcej drewna nie potrzebujemy, potrzebujemy patyki. Nie wiem, czy tutaj było wyróżnienie, czy patyk, czy nie patyk. Spoko, bo tak, mamy helikopter zaznaczony na mapie, czyli nam się od razu jakoś automatycznie punkty zaznaczają. Mamy chatę, pokazuje nawet ilość metrów. Także to jest ok. Może tu w tym lasku coś będzie. Ogólnie z tego co patrzyłem, to mapa jest chyba nawet spora. Więc będzie tutaj dużo do robienia. Do podróżowania, do znajdywania. A tutaj to akurat chyba nie. Tutaj wydaje mi się, że jest tak jakby pokazane, że to jest niedokończone jeszcze, że oni nad tym pracują. Tak, this feature will come in future versions of the game. Czyli to akurat jest zablokowane, ale tam chyba inne nie były poblokowane. To wydaje mi się, że tego, że tutaj w tej grze przynajmniej mam taką nadzieję, że jeszcze sporo jest. Tutaj z tego co czytałem, to właśnie bardzo gra jest nastawiona na takie jakieś różne temperatury zmienne, że trzeba się do tego bardzo przygotowywać. Więc trzeba będzie o tym myśleć zawczasu, o tej pogodzie, tym bardziej jak będziemy się gdzieś tam dalej podróżować, wybierać dalej. O, mamy plant fiber. Właśnie te żółte to jest taki plant fiber. Tutaj obsikane chyba, bo tak wygląda trawa obsikana. Tutaj coś mamy. Dobra, ale jeszcze chyba nie mam tych wystarczającej liczby kamyków. Co? Nie, mamy. No i dobra, to teraz już nie będzie... No ale to jest właśnie głupie, bo... Kurde. Czekajcie, plecak. Aha, i tu mam pod klawiszami, tak? No właśnie nie ma klawiszy, bo to jest E, myślałem, że E, że wyjmuje pod E, ale nie, tu jest equip. Po prostu. Także trochę lipa. A tu jeszcze coś mamy, dobra, zbiorę. Myślę, że to szybko naprawią, bo to raczej się ludziom nie będzie podobać. No bo wiecie, no, że ja muszę wejść tutaj, tak nacisnąć, żeby wyjąć tą siekierę, to jest bez sensu. Zbiorę trochę tego, po drodze, o właśnie jest noc, to musimy wracać, widać, że temperatura już jest niska. Dobra, no i teraz, no i właśnie ten kill off, no to jest bardzo duży minus tej gry.
Tam widzieliśmy, chyba była też taka metalowa jakaś skałka, żebyśmy mieli. Jeszcze to ognisko musimy zrobić, czekajcie, czekajcie. Nie wiem, czy możemy zrobić w bazie, pewnie tak. Zobaczmy, czy się tylko kamień zbiera, czy coś jeszcze może stąd wypadnie. Aha, to takie bloki odpadają. Dobra. Jeszcze tu jest jeden. Kilof trochę lepiej działa niż siekiera na drzewie. Co oznacza to ognisko? Zobaczcie, mam taką ikonę ogniska. O, mój plecak się powiększył? Ciekawe dlaczego. Czy dlatego, że zebrałem jakąś określoną liczbę rzeczy? No i zobaczcie, jest to ognisko. Ciekawe, co oznacza ta ikona. Być może, że jak za tyle czasu nie odpalisz ogniska, to coś tam zginiesz, albo jakaś inna opcja. Teraz niektóre ikony, zobaczcie, nie wiem czemu napełniło mi się, zobaczcie, znowu jedzenie. O co chodzi? Teraz tak znika, nie znika, o co be? Ale czemu się napełniło? Może jak jestem w bazie, to się napełnia. Dobra, zaraz zrobimy to ognisko. Miałem nadzieję, że może jeszcze znajdę tę metalową jakąś gdzieś skałkę. To byśmy naprawili te pozostałe rzeczy w bazie i zobaczyli, po co to jest. Dobra, kamieni mamy już dużo. Dobrze biegnę? Nie, czekajcie, coś się pogubiłem tutaj. No dobra, to chodźmy na górę. Zrobimy ognisko, nie wiem, czy mogę w środku. Noc pewnie trzeba będzie przykimać, a tu się nawet lampka pali. Dobra. No i teraz te kraftowanie też tak trochę średnio zrobione. I co, już to skrafciłem? Nie, muszę to położyć, czekajcie. Aha, bo jakiś mi się wziął tutaj taki... What the hell? Okej, okay, dobra. Bardzo dziwnie. Campfire, ignite. Okej. Okay. Musimy zrobić soczystego steka. A jak ja mam go zrobić, jak ja jeszcze nie wiem, skąd mam to mięso. Ciekawe, czy to się później psuje, ale no dziwne, bo zobaczcie, że to jedzenie, ta stamina, to mi się samo uzupełniło. Dlaczego tak się zrobiło? Nie wiem. A co z tym stekiem? Bo już go chyba... nie wiem, czy musimy poczekać? Dorzucimy deskę, żeby jak coś to tutaj lipy nie było. Nie wiem, jeszcze raz. Dalej mam, nie, został mi już jeden stek surowy, także nie wiem jak on się robi, czy się nie robi. No bo jeżeli go stracę, to ja tu nie widziałem żadnego zwierza, to zanim ja znajdę kolejny i zrobimy kolejnego questa, to trochę czasu minie. A zobaczmy w ekwipunek. No jest, nie, to jest surowy. A, i tutaj jest building tool. O, to nawet mam dwa, nie wiem jak to działa, że mam dwa w slotach. Tu jakieś nam się nowe rzeczy, jakieś deski do zrobienia, śpiwór, woda, kompas możemy zrobić. Wydaje mi się, że jak giniemy, to może tak być, że ten kompas się traci. No dobra, nie wiem, został mi jeden stek, to zobaczmy, czy... Craft. O, dobra, się zrobiło. A coś się pojawia, jakieś potwory, zombie czy coś. From now on you will not be alone. Aha, czyli od teraz po prostu pojawiają się przeciwnicy. I mimo, że tutaj ta strefa jest bezpieczniejsza, to i tak będą nam się pojawiali przeciwnicy. Oj, dlatego mamy karabin. No dobra, a co z tym stekiem? No, musimy zabić jakichś trzech przeciwników. Nie wiem, czy ze spaniem, czy bez spania. Na razie nikogo tu nie widzę. Temperatura niska, więc może lepiej się właśnie wyspać by było.
Żeby był dzień i zakończyć. No nie wiem, chodźmy dalej. Najlepiej by było pójść tamtą drogą, bo wydaje mi się, że ja tam właśnie mijałem jakąś chatę. No czekajcie, zmienia nam się coś tutaj na scrollu. Ale nie wszystko. A, jeden, dwa. O, czekajcie, coś tu zaczyna działać. To jest, okej. Tu mamy kamień. Tylko jak zrobić, żeby wszystko było wyekwipunkowane? O kurde, co jest? Skąd się tu wziąłeś? O, fuck. Którą? Czwórka? Sporo razy trzeba strzelić i tak lipa, bo żadnego dźwięku nie ma, nie? Your backpack is full. O, to niedobrze. Ale to możemy coś zjeść. Który jest juicy steak? No to eat, pyk. Dobra, zjedzony. Bierzemy surowy. O, dobra, tu mamy zombiaki. A, i właśnie ja myślałem, że tutaj jest ta skała, ale to jest też kamień. Tak się jeszcze upewnię. Tak, rok. To są chyba ci trzej przeciwnicy od razu wyznaczeni wcześniej, tylko ten wilk tam wyskoczył, więc nie wiem, czy... Nie, więcej jest. Tu są dwa. Taki ten celownik, że nie wiem w ogóle. I co, i nie trafiłem? No to ładnie, zostaje mi trzy nabaje. Oj, to daliście mi ty... Nie, a, dobra, mam więcej naboi. Dobra. Dobra, coś tam dostałem, ale słabo widać, bo z tego drugiego to już nie ma opcji, żebym znalazł lota. Ja mam 50 amunicji. Dobra, to mogę ich zabić, skoro z nich coś wypada, to tym bardziej. Lepiej się strzela z... bez celowania. Łatwiej wycelować jest. Uuu, hajs. Chodź tutaj do mnie, gościu. Tak dziwnie, bo jakoś tak mają... Trzeba bardzo blisko podejść, żeby się agrowały. I z tego też mamy zapałki. Dobra, co teraz? Repair the helicopter. Wow, muszę aż do helikoptera biec. Życie mi trochę spadło. Nie wiem dalej, co to jest to ognisko. Temperatura, no to tam chyba wiadomo, mniej więcej, mam taką nadzieję. Czy ja będę... Aha, skąd mam tyle metalu? Może dostałem jakby za misję. Czy ja będę tym helikopterem sobie latał, serio? You can travel around the world using a helicopter to go to expedition. Aha, to tak działa mapa, że my tu będziemy mieli takie ekspedycje. Go to the forest zone. No dobra. Ale ja nie będę chyba latał, wiecie? Chyba nie będę latał, tylko... Po prostu się tutaj tak szybko przeniesiemy, bo tutaj mamy nasz dom. Okej. Okay. Tu mamy... The Forest miało być, nie? Okej. Okay. Kilka ciekawych rozwiązań. Więc być może ten helikopter zawsze będzie działał, prawda? U nas i będziemy się nim przemieszczać między tymi biomami po prostu. Dlatego ta mapa była ogrodzona tak kwadratowo. Czyli jej się nie odkrywa dalej, tylko po prostu idziemy do innej instancji, tak jakby. Oj, tutaj sobie mamy taki kolejny watchtower. Tam ktoś na dole w ogóle jest chyba. This location like your home is one of the few locations in the world not affected by the snow apocalypse. Aha. Czyli apokalipsa śnieżna, śnieżna apokalipsa. Okej, okay. Czyli musimy tak, bardzo uważać w nocy. No dobra, spoko. Mamy też tutaj jakichś dziwnych, znaczy dziwnych, nie wiem czy dziwnych, ale kilka takich miejscówek. Tu mamy sklep, jakiegoś ziomka. O, spoko, to po to ta kasiora była. Nie wiem, czy pokazuje gdzieś ile ja mam hajsu. Your credits 26, okej. Okay. No spoko, możemy też u niego kupić lepsze rzeczy jakieś, okej. Okay. No dobra, słuchajcie, myślę, że zakończymy sobie w tym miejscu ten pierwszy odcinek. Liczę na wasze komentarze, na łapki. Pokażcie, czy chcecie obejrzeć więcej odcinków z tej gry, bo jest taka okej okay do nagrywania.
Nowe osoby zachęcam do zasubskrybowania kanału. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.